wielki respekt i szacunek dla nich, bo można powiedzieć, że zaimponowali mi swoją wiedzą, pracą, doświadczeniem i ogromnym zaangażowaniem, szczególnie w tym najtrudniejszym czasie, w tych ostatnich 2 lat. Tak? Jeszcze? Jacek. To witamy serdecznie. To ja muszę jeszcze bliżej poznać, nie miałem okazji. Moi drodzy, dzisiaj mamy taki czas też w naszym okresie, jednak cały czas krążymy, ja też krążę po Polsce, w przyszłym tygodniu Szczyna, następny tydzień Lublin i tak naprawdę widzimy, że ludzie cały czas szukają tego swojego miejsca. Mamy przecież mnóstwo różnych organizacji, ruchów, które robią kawał dobrej roboty, ale to, co zauważyliśmy, to co zresztą też rozmawialiśmy przed chwilą, że ludzie szukają czegoś takiego, można powiedzieć, w miarę czystego, coś, co nie jest uwikłane ani w żadne partie polityczne, które funkcjonują już od lat, które już pokazały, co potrafią. Tak? Można powiedzieć, że każda z tych opcji politycznych, które dzisiaj są na scenie politycznej, zawiodła nas bardzo mocno. Wiemy, że oni są już dzisiaj tak mocno uwikłani w pewne globalne tematy, że gdyby nawet chcieli, to nie są w stanie jak gdyby się wykaraskać z tego i wyjść z tego. Dlatego taka decyzja, aby PJJ nie tylko działał jako ruch, który sprzeciwia się segregacji przymusowi, ale żebyśmy stworzyli realną siłę polityczną, która przeciwstawi się temu, ale z drugiej strony też da rozwiązania, bo nie jest sztuką tylko krytykować, ale sztuką jest przede wszystkim dać dobre rozwiązania. I tutaj już można powiedzieć, jesteśmy na ukończeniu, przygotowujemy ten program Ruchu Polska jest jedna dotyczący przedsiębiorczości. Tutaj oczywiście pokładam wielkie nadzieje w panu inżynierze, że pomoże nam, wspólnie stworzymy też ten program dla górnictwa, dla przemysłu, bo myślę, to jest jeden z lepszych ekspertów, jeżeli chodzi o węgiel, o górnictwo, o złoża naturalne. Kwestia rolnictwa, służby zdrowia, edukacji. Jesteśmy na etapie przygotowywania tych wszystkich rozwiązań. Chcemy do końca roku je też Polakom przedstawić. Ja myślę, że to będzie ciekawa i rewolucyjna oferta, która w tym momencie, myślę, przekona dużą część Polaków, bo tak jak mówię, samo działanie, sama krytyka, same spotkania nic nie dają. Musi być mocna, konkretna oferta. Jak jeżdżę po tych wszystkich spotkaniach, moi drodzy, to widzę, że ten taki też bezpośredni przekaz zachęca też te osoby do wstąpienia do ruchu PJJ. Tak jak mieliśmy na początku tylko liderów regionalnych, dzisiaj już schodzimy do poszczególnych powiatów, gdzie niegdzie gminy, tak, Beskid, Żywiec, Bielsko, już wchodzimy do mniejszych, średnich miast, tam już mamy też swoich liderów i cały czas się to rozwija. To można powiedzieć, że tak naprawdę jeszcze z 2, 3, 4 miesiące, ja myślę, że ogromna część Polaków obudzi się, bo dzisiaj oni jeszcze, wiecie, żyją na oszczędnościach, funkcjonują z oszczędności, z tego, co im się udało zaoszczędzić, ale wiemy doskonale, że grudzień, a marzec 2023 rok, no to już będzie bardzo trudny czas. To będzie dramatyczny czas gospodarczy dla Polski, ale też dla całego świata. I tak kiedy kryzys był w 29, można powiedzieć Ameryka i on się gdzieś tam troszkę rozdał, to on teraz pójdzie globalnie, oni globalnie wyłożą gospodarkę i to będzie wielki szok dla ludzi, tylko to już będzie za późno dla nich. Nie? I to będzie moment, kiedy oni zaczną szukać ratunku, będą szukać organizacji, w której będą mogli znaleźć jakiś kierunek, drogę, wsparcie, wprowadzenie. I myślę, że my na ten czas właśnie musimy się też przygotować. Dlatego na koniec roku my tą ofertę będziemy mieli przygotowaną, gotową już, żeby na początku roku już zrobić takie też tournée po Polsce i przedstawić te nasze rozwiązania programowe. Dlatego chciałem Was też z tego miejsca zachęcić, żebyście wiedzieli, że Rafał Piech, to jest też prezydent miasta Siemianowice Śląskie od 8 lat, nie żaden farbowany lis albo gdzieś jakiś agent ukryty, tylko człowiek, który tak naprawdę przez te 8 lat pokazał, że można przebudować miasto, że można je zmienić, nie zadłużając go, bo jaka to jest sztuka, tak jak widzimy, co się stało centralnie, tak? 500+ z kredytu, do druk pieniądza 500 miliona, 500 miliardów dodrukowane w 2 lata. Można powiedzieć, gospodarka wyłożona. No tak, ja też bym mógł wziąć 500 milionów kredytu na Siemianowice i zrobić nic najlepiej w Siemianowicach Śląskich, no tylko miasto by upadło za 3-4 lata, tak jak teraz Polska upadnie.
No więc to nie jest sztuka zadłużać państwo na potęgę. Nam się udało przebudować miasto bez zadłużenia. W pierwszej kadencji praktycznie poziom zadłużenia był taki sam, a zrealizowaliśmy 600 inwestycji. Więc jak zaciągniecie też informacje, to wiecie, że jest pewna historia, że tu nie ma żadnego przekłamania, nieuczciwości, jakiejś historii, nie wiadomo, jak jestem za młody, żeby gdzieś tam być uwikłany w jakieś agentury i tak dalej, różne dziwne rzeczy. Więc organizacja ogólnie jest czysta, nie chcemy współpracować z żadną partią, która dzisiaj funkcjonuje na scenie politycznej. To jakby chciałbym, żeby to wybrzmiało, że tutaj możecie mieć gwarancję i pewność, że gdyby nawet PJJ miał jakiś realny wpływ na to, co się dzieje, ale musiałby z kimś współrządzić, to nigdy nie ma możliwości, żebyśmy weszli w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, z Platformą, z SLD. To są partie, żadną praktycznie partią, która tam funkcjonuje dzisiaj w Sejmie. Nie chcemy współpracować, bo wiemy, że te partie niestety wszystkie są bardzo mocno uwikłane. Chociażby, to myślę, pan prezes tylko potwierdzi, że praktycznie 90% parlamentarzystów głosowało za wygaszeniem kopalń. No, albo się wstrzymali, albo głosowali. To o czym świadczy, nie? To jest tak, jakby Arabia Saudyjska dzisiaj wycofała się z wydobywania ropy. Jeszcze dopłacali do każdej niewydobytej tony węgla. Dopłacali. Tak jest. Chore normalnie. No więc właśnie, dlatego kochani, zachęcamy was też do współpracy. Jeżeli chcielibyście się przyłączyć do nas, mamy deklarację. Poszukujemy też na pewno liderów właśnie w takich mniejszych gminach, miastach. Jeżeli chcielibyście się podjąć tego, to zapraszamy. My nie szukamy ludzi, którzy, wiecie, lubią brylować, którzy chcą działać na pokaz. My potrzebujemy ludzi skromnych, czystych, pokornych, otwartych, zdecydowanych, ale odważnych, patriotów. Takich ludzi potrzebujemy. Ja też nie jestem żadnym, wiecie, nie pochodzę z rodziny arystokratycznej, nie jestem żadnym wykształcuchem. Jestem normalnym, prostym synkiem z rodziny robotniczej, który pracował, najpierw poszedł do technikum, potem na studia zaoczne, pracował fizycznie, pracowałem jako zamiatacz. Na trzecim roku studiów zamiatałem ulicę tak samo. Jestem z tego dumny dzisiaj, bo się nauczyłem pracy. Nie jestem takim wykształciuchem, który prosto po technikum poszedł na studia i od razu przy biurku siadł. Nie, pracowałem fizycznie, ciężko, pracowałem na budowach, gdzie tylko mogłem, bo była nas trójka, było ciężko, trudno w domu, no więc musiałem też pomagać rodzicom. Dlatego wiem, czym jest praca, wiem jak brakuje też pieniędzy, tak? Gdybyśmy młodym małżeństwem z żoną, to też brakowało nam pieniędzy. Nie mieliśmy, jak pracowałem w hucie, płacili nam na 6-7 lat wynagrodzenia, zarabiałem 850 zł, więc znam to wszystko, wiem, czym jest bieda, czym jest skromne życie. Więc to jest też ważne, moi drodzy, że takimi wartościami musimy się kierować. Jestem normalnym, zwykłym człowiekiem. Tak ludzi potrzebujemy, nie żadnych, słuchajcie, wyszukanych picusiów. My potrzebujemy normalnych, skromnych ludzi, zdecydowanych i odważnych patriotów, którzy są dobrze dla Polski, kochani. Dlatego nie bójmy się, bo tu wam nie mam co mówić, nie bójcie się, bo jesteście tutaj, więc wy chcecie działać. Ale ważne jest, żeby odważnie mówić nawet bliskim, tym, którzy jeszcze, wiecie, nie widzą tych pewnych zagrożeń, pewnych rzeczy. Trzeba już dzisiaj odważnie mówić, odważnie komunikować. A jako ciekawostkę wam tylko podam, gubernator Florydy dzisiaj podał do oficjalnej informacji, że wycofują się z promowania szczepień dla ludzi poniżej 40 roku życia. Zobaczcie, tak, to wiem, ale zobaczcie. Tak jest. Dalej ciśnie. No, więc zobaczcie, co się dzieje. A TVN Polsat milczy, nie? Słowa nie powiedzą na ten temat. Więc to jest dramatyczna rzecz. Ale jak gdyby temat szczepień, mamy już to wszystko za sobą. Część ludzi wie, część ludzi trzeba budzić, ale my dzisiaj musimy mówić o tym, co będzie pozytywne dla Polski. Dać rozwiązania i dać ludziom nadzieję. Bo zobaczcie, przez ostatnie 2 lata to było taki chaos, tylko przekazywanie takich negatywnych informacji. Ja też, jak gdyby podając pewne informacje, one też napędzały na pewno do lęku jakiegoś, nie? No, ale tą prawdę trzeba mówić. My musimy cały czas stać w prawdzie. PJJ zawsze będzie stał w prawdzie. Jeżeli nawet miałby stracić poparcie, to zawsze będzie stać w prawdzie, bo wiemy, że tylko prawda nas wyzwoli. Taką drogą prawdy chcemy iść i wiem, że taką drogą tylko da się zwyciężyć. My to, moi drodzy, wiemy, wy to wiecie, dlatego z całego serca zachęcam was, kochani, do współpracy, a Elżbiecie i całemu zespołowi dziękuję za taką ucztę i za przygotowanie takiego wspaniałego przyjęcia. Bardzo dziękuję.